mym, jam tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Do siebie tam do gwiazd, tam niebi bawią mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, owczym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Niech pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi. Świat nie jest domem mym, brak nieba wabi mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg. Czekają na mnie tam, gdzie ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi, wołają także mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. W chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć. Żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić. Tam uwielbienia pieśń usłyszy wezmie się. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi. Gdzież pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi? Świat nie jest domem mym, nas nieba wabi mnie. Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się. Ja może na chwilę Adama poproszę Cię, by coś powiedzieć. Proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Panu Bogu, że mogliśmy się tutaj spotkać. Że dziękuję tutaj za brata Ryśka, że będzie nam tutaj mógł usługiwać. Chciałbym może przeczytać fragment z Pisma Świętego. To będzie mój... Nie wiem w sumie. To jest księga, trzecia księga Mojżeszowa. Rozdział 26 od wersetu 1. Nie czyńcie sobie bałwanów, ani obrazu rytego, ani słupów stawiajcie sobie, ani kamienia w obraz wyrytego stawiajcie w ziemi waszej, abyście mu się kłaniali, bo ja, Pan Bóg wasz. Amen. Amen. Chciałbym powiedzieć właśnie na temat tego, co widzimy tutaj w dzisiejszym świecie, co się dzieje w tych różnych kościołach, denominacjach. Widzimy, co ludzie robią sobie z naszego żywego Boga. Oni sobie po prostu rysują Go, obrazki sobie z Niego robią, chociaż Go w ogóle nigdy nie widzieli, nie wiedzą, jak On wygląda. Stawiają Mu posągi, ale co gorsza, oni się do nich modlą, oni się przed Nim kłaniają, a wyraźnie jest tutaj napisane, że nie wolno tak robić. Niech każdy ten, kto będzie może to oglądał, słuchał tego, niech się po prostu zastanowi, czy on dobrze to robi. Chciałbym, abyśmy może, że powstali i pomodlili się wszyscy razem. To, co komu leży na sercu, aby po prostu oddał swoje może prośby do Pana Boga. Każdy za siebie niech się pomodli. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać wszyscy razem, za to, że Ty jesteś, Panie Jezu, i wstąpiłeś tutaj na nas, Panie, że to się tutaj między nami kręci. To Boga są tutaj wszystkich obecnych, Panie Jezu, to jest naszych serc, Panie Jezu, dotknij się i Panie Jezu, że Ciebie jest to, Panie Jezu, że Ty jesteś bardziej. Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją łaskę. Ale to się dzieje.
Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Bardzo wyraźnie, że Bóg jest z wysokości. I Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ale my to rozumiemy bardzo jasno i jednoznacznie. Bóg przyszedł w ciele. Bo Jezusów miliony jest na świecie, szczególnie w krajach latynoamerykańskich. A i za czasów Jezusa Chrystusa w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich są wymienieni inni Jezusowie. Ale tylko jeden był Chrystusem, czyli Pomazańcem, czyli Mesjaszem. Tak jak prorokował Zachariasz, ojciec Jana, Jezus stanie się Mesjaszem z domu Dawidowego. To samo mówił anioł Gabriel Maryi, że przy nazwie go Jezus, czyli Jahwe Zbawiciel, że ponieważ ten, który przychodzi, przychodzi z góry i przychodzi tutaj na ziemię, aby wśród nas znaleźć swoje miejsce i żeby nas pociągnąć z powrotem ku górze, gdzie jest nasze mieszkanie prawdziwe. My przecież jesteśmy tu pielgrzymami na tej ziemi i szukamy miasta, którego budowniczym jest Bóg. Tutaj nasz szanowny młody brat przeczytał bardzo ważne słowo,
żebyśmy nie czynili sobie podobizny niczego, co jest w górze, niczego, co jest na ziemi, a niczego, co jest pod ziemią, albowiem Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie odda swojej chwały nikomu. A czemu jest taki? Ponieważ On jest Bogiem, w którym my wszyscy jesteśmy stworzeni, w którym my wszyscy się obracamy i nie możemy niczego uczynić, co by oddało Jego wielkość i nie możemy niczego zbudować, co by oddało Jego chwałę. Wszystko, co my zrobimy swoimi rękoma, będzie z konieczności mniejsze, będzie z konieczności ułomne, będzie z konieczności niedoskonałe. A więc oddając chwałę doskonałemu przez niedoskonałe rzeczy, tak naprawdę Mu tą chwałę odbieramy. I dlatego jest to, że Bóg nie chce od nas chwały w sensie ogólnego frazesu. On do nas chce chwały w sensie zaufania, w sensie wiary, że On istnieje i nagradza tych, którzy weń wierzą. On nie chce, żebyśmy czcili Go ustami tylko, ale On chce, żeby nasze serca były koło Niego i żeby nasze serca pałały, kiedy dotykamy się Jego słowa. Jest taka historia, kiedy dwóch uczniów spotyka trzeciego człowieka w drodze do Emaus. To jest miejsce, w którym oni już byli rozgoryczeni, bo jak przyzwoici Żydzi wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, odnowi Królestwo Izraela, pokona Żywian i ustanowi władzę syna Dawidowego nad całym Izraelem i nad wszystkimi naokoło i przywiedzie ludy do posłuszeństwa Słowu Bożemu przez Królestwo. Ale przyszedł człowiek, któremu zaufali, że był Mesjaszem, on niczego takiego nie uczynił, a wręcz dał się zabić rękoma niewiernych Rzymian. I byli rozgoryczeni, smutni byli, ponieważ tego Jezusa, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, bo oni przeżywali cuda za Jego, przy Jego udziale. Oni widzieli, jak Bóg wskrzeszczył Łazarza, czego nie mógł wskrzesić żaden człowiek, ponieważ Łazarz aż 3 dni był w grobie. A według wierzeń żydowskich, tych ponad Biblią, tych dodatkowych nauk, to dusza odchodziła od ciała po 3 dniach. A On na po 3 dniach wskrzesił, kiedy już duszy tam nie mogło być. Wskrzesił, On jest zmartwychwstaniem. I oni to widzieli. On uczynił inny znak Mesjasza. Uleczył człowieka z trądu, a przecież nie można było, bo trąd jest skutkiem grzechu. A jednak uleczył, więc miał władzę uzdrawiać nie tylko ciało, a wybaczać grzech. On stworzył oczy od nowa, bo było dziecko, była osoba, która nie widziała od urodzenia, nie miała oczu od urodzenia. On wziął kawałek ziemi, splunął, nałożył na oczy i powstały oczy, bo był Bogiem Stworzycielem. Widzieli znaki Mesjasza. Widzieli, że jest Mesjaszem. A nie zrobił tego, czego oczekiwano po nim. I oni byli podłamani. Bo ten, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, dał się zabić ze strony tych Żydów, Rzymian, których oni uważali, że powinien pokonać. A ci, których on powinien pokonać, przybili go do krzyża i on na tym krzyżu skonał. I kiedy się przybliżył do nich jeden pątnik na drodze z Jerozolimy do Emaus, oni zapytał, czemu jesteście smutni. Oni powiedzieli, że jesteś jedynym pątnikiem, który nie wiesz tego, że Jezus został tam ukrzyżowany, a myśmy się czego innego spodziewali. I wtedy on otworzył im przed nimi pisma, kiedy siedli do gospody. Otworzył przed nimi pisma. Ja nie wiem, jak to. Na pewno nie miał ze sobą swoją pisma. Otworzył pisma, zaczął im głosić. Otworzył przed nimi pisma i zaczął im mówić. I on im mówił o tym, że Chrystus miał cierpieć. Że u proroków jest powiedziane, że będzie cierpiać. Weźcie Izajasza, oto wyrósł ponad wami i ukrzyżowaliście go. Mąż boleści, nie wydał ani głosu. Został ukrzyżowany, został zastarty za występki nasze, też tam pisze. On na pewno to im otwiera. I oni słuchali jak urzeczeni. Mieli niesamowitą przyjemność, bo spotkali się z żywym Słowem Bożym. I potem jeszcze z Nim zostali przy wieczerzy, łamał chleb i wtedy Go dopiero poznali, bo był przemieniony.
chociaż chodzili z nim, ale nie poznali go fizycznie. To sprawdza się słowo, które powiedział apostoł: my wszyscy, którzy znaliśmy Chrystusa co do ciała go już nie znamy. Ale poznali go po działaniu, po łamaniu chleba. I wtedy on się od nich oddalił, a oni pytali, czy nasze serca nie pałały, kiedy otwierał przed nami pisma. To wskazuje na pewien kierunek, który mamy w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale trzecim. Rozdziale trzecim. A wszystko, co stało się w rozdziale trzecim, zaraz odnajdę. Kiedy apostoł Jan opisuje sytuację związaną z Janem Chrzcicielem, a także inni apostołowie piszą, mówią o Jan mówi o tym Jezusie, który ma przyjść, że nie jest godnien mu nawet zawiązać trzewiku, bo on nie będzie chrzcił tylko wodą, ku pamiętaniu, jak to czynił Jan, ale będzie chrzcił Duchem Świętym, a w jednym miejscu pisze i ogniem. Bardzo mnie zastanawia ten chrzest Duchem Świętym i ogniem, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz, chrzest ogniem. My cały czas koncentrujemy się przy tym Duchu Świętym na znakach, cudach, a ogień oznacza co innego. Ogień oznacza Boga. Ponieważ Bóg jest ogniem trawiącym. On spali, dzieła ludzkie spłoną i ziemia spłonie, ale ci, którzy są Jego, przejdą przez ten ogień i wyjdą z tego ognia oczyszczeni. Oczyszczeni od wszystkiego, co ziemskie, oczyszczeni od wszystkiego, co śmiertelne, stając się na nowym stworzeniem z ducha już. Nie tylko z wody, ale i z ducha. Bo chrzest wodny oznacza przejście ze śmierci do żywota, a chrzest ogniem oznacza oczyszczenie, uświęcenie dla pomyślności Bożej. I to, co uczysz tych ludzi, których spotykamy w drodze do Emaus, oczyściło, to to, że zapłonął ogień w ich sercach. My śpiewamy taką pieśń: rozpal ogień, Panie, w naszych sercach już, niech jasno płonie, wielbiąc Ciebie wciąż. Wszystko, co posiadam, jest własnością Twą. I to jest ten chrzest. Pałanie serc. Bóg, który nas odczyszcza od wewnątrz, wypala wszystko, co jest złe w nas. Daje nam poczucie, że jesteśmy Jego. Pomimo tego, że na zewnątrz jeszcze są różnego rodzaju żywioły. Pomimo tego, że na zewnątrz jeszcze są pokuszenia. Pomimo tego, że na zewnątrz są zgrzytania zębów i płacz. To jednak wewnątrz stajemy się nowym stworzeniem, bo ogień Bożej wiary przepala w nas wszystko, co jest stare i przepuszcza nas przez Jego Słowo. Ale warunkiem chrztu ogniem jest zetknięcie się z żywym Słowem. To Jezus musi przed nami otworzyć Pisma, abyśmy nasze serca zapalało, bo bez Niego tego uczynić nie możemy. Tylko Jezus jest tym, który może przeprowadzić nas przez chrzest ogniem. Mamy widoczny przejaw tego chrztu ogniem w wieczerniku, tam gdzie siedzieli. Słupy ogniste stanęły na nich. Ale jeszcze dokładniejszy obraz chrztu ogniem mamy na drodze do Damaszku. Kiedy Saul, z Tarsu, bo tak powinno się chyba to wymawiać, pałając nienawiścią do wszystkiego, co chrześcijańskie w imieniu, w obronie wiary Ojcu, ponieważ był bardzo, bardzo wierzącym i radykalnie wierzącym Żydem, który uważał, że sekta Nazarejczyków, a głównie Jezus Chrystus, dlatego, że nie pokonał Rzymian, dlatego, że nie stał ich potęgi, dlatego, że się dał zabić, był według niego fałszywym Mesjaszem. Ponieważ oni wszyscy uważali, tak jak ci na drodze do Damaszku, że Mesjasz przychodzi po to, żeby wprowadzić Królestwo Boże na ziemi. I ono po to przychodzi. Tylko oni rozumieją Królestwo Boże fizycznie, widzialnie, tak w formie bałwana, takiego, o którym dzisiaj Adam tu czytał. Widzą Królestwo Boże jako Królestwo z tego świata. A Jezus powiedział, Królestwo Boże nie jest
chodzi o wymiar duchowy, miał cielesną żądzę, potrzebę mordowania tych, którzy sprzeciwiają się świętemu narodowi wybranemu. A przecież Biblia mówi wyraźnie, błogosławiącego Ciebie błogosławić będę, przeklinającego Ciebie przeknę. Więc on działał radykalnie ku chwale Bożej. Ale na drodze do Damaszku pojawił się słup ognia. Pojawiła się światłość z nieba. I pojawił się głos. Trzech świadków na niebie świadczą, że Jezus przeszedł próbę. Ojciec, Słowo i Duch. Na drodze do Damaszku to wszystko się pojawiło. Ojciec, Słowo i Duch. Bóg z nieba. Słowem i mocą Ducha Świętego oświadczył o tym, że Jezus przeszedł próbę. Powiedział głosem Jezusa Chrystusa. Przyznał się do tego, że jest objawieniem Bożym Jezus Chrystus. Powiedział, Jezus Chrystus powiedział do Pawła, Szaula, Szaula, jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Prześladował zbór pański, prześladował Kościół Jezusa Chrystusa, prześladował Jego mistyczne ciało, Jego samego nie mógł prześladować, bo już nie żył jako ciało. Był zmartwychwstały po prawicy tronu Bożego, ale przyznał się do obecności swojej w Kościele wybranej oblubienicy, przyznał się do obecności wśród dwóch albo trzech. Przyznał się do obecności na tym świecie jako Duch Święty. Powiedział, jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Bóg objawiony w ciele, objawił się w duchu. Wywyższony został, ale i obniżył się znowu, żeby być wśród nas. Duch Święty to jest obecność Boża w nas. Ale ten Duch wyznaje ciało, Słowo Jezusa Chrystusa, wyznaje Jego imię i przyznaje się do tego imienia. Dlatego nie ma innego imienia danego pod niebem, pod słońcem, przez które przychodzi zbawienie, tylko Jezus Chrystus. Bo Duch Święty, Bóg, przyznaje się do tego imienia i mówi, jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Do każdego grzesznika to mówi tak. Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. I ogień to jest. Ogień, bo jedni słyszeli głos, inni widzieli światłość, ale to jest ten ogień, który wypala zło w naszych sercach. I Paweł uwierzył Bogu. I poczytane mu było to jako sprawiedliwość. Bo to, co przedtem był prześladowcą, to od tego momentu stał się radykalnym, żywym obrońcą. Zmiana niesamowita. O 180 stopni, ale pod wpływem Słowa Bożego. Podobnie jak Mojżesz, który z niewierzącego uciekiniera z Egiptu, mordercy, stał się Bożym sługą pod wpływem kontaktu z ogniem. Ponieważ Bóg chrzci ogniem. Jezus chrzci Duchem Świętym i ogniem. I Pawła ochrzcił ogniem. Ogniem wiary. Ta wiara zapaliła wszystkich innych. I Królestwo Boże zaczęło się rozszerzać od krańca do krańca ziemi przez ogień tych, którzy w Niego uwierzyli. Dlatego ci, którzy uwierzą, są żywi. To nie jest intelektualne przeżycie. Paweł nie znalazł Jezusa Chrystusa w pismach, chociaż je znały i one o Nim mówiły. Bo do tego potrzeba było ognia wiary, dotknięcia Bożego. Do tego potrzebna była manifestacja mocy Bożej w jego życiu. On stał się wierzącym przez moc Bożą, przez chrzest Duchem Świętym i ogniem. Jego ciało stało się słabe przez to. O, na oczach pojawiły się łuski. Ale obmył te łuski i wyzdrowiał przez to, że się zanurzył w wodzie dla imienia Pańskiego. Ananiasz, ten człowiek, który do niego dotarł w Damaszku, który mówi, którym rozmawiał, który mu przedstawił mu niektóre rzeczy, on powiedział, bracie Szaulu, co stoi na przeszkodzie, żebyś nie wszedł do wody, obmywszy swoje grzechy, wzywając imienia Pańskiego. I Paweł nie był niewierny, bo ogień wiary powodował, że on to uczynił. Wszedł do wody, wezwawszy imienia Pańskiego. Moc chrztu oczyszczającego, chrztu ogniem jest w chrzcie w imieniu Jezus Chrystus, w imieniu Mesjasza, w zanurzeniu się w Jego śmierć. My wszyscy, co jesteśmy ochrzczeni, śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy. Ja nie mówię tu o formułce, bo dla mnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego tak naprawdę to samo znaczy. W imię Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko w Jego imieniu można otrzymać wybawienie, zbawienie i chrzest ogniem. Tylko w Jego imieniu można otrzymać prawdziwą wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym, o którym musimy prowadzić bój. Ponieważ nie ma innego imienia danego pod niebem ku zbawieniu, tylko Pan Jezus Chrystus. To nie jest formułka.
Ludzie mówią imię, imię, imię. Upierają się, czy mówi się Jahwe, Jehowa, Jowa i Dża. Nie o to chodzi. Imię oznacza obecność. Tylko w tej obecności. W obecności jako Jezus Chrystus, Bóg na świecie pojednał świat ze sobą. Przecież tu, na drodze do Damaszku, nie było człowieka. Nie było ciała Jezusa Chrystusa fizycznego, ale był Duch Jezusa Chrystusa. Duch Święty, Duch Boży. W imieniu Jezusa Chrystusa oświadczył Bóg, że jest Zbawicielem. To jest to odkrycie chrztu ogniem. Odkrycie, jaka treść mieści się w imieniu Jezusa Chrystusa. Że uwierzenie w to, że w Nim spotykamy Boga, w tym imieniu, że spotykamy Boga, daje nam ogień. Przeprowadza nas ze śmierci do żywota. Przeprowadza nas z świata materialnego do świata duchowego. Przeprowadza nas do Królestwa. My zwiastujemy Królestwo Boże, że przyszło. I przychodzi, i przyjdzie. On jest, On był, On przyjdzie wnet. Jezus jest obiecanym Mesjaszem, ale nie cieleśnie na kształt, który spodziewali się Żydzi. On jest obiecanym Mesjaszem, który zgładzi grzechy świata, a nie da władzę jednego ludu nad drugim ludem. Bo Jezus jest Mesjaszem dla wszystkich. Najpierw dla Greka, potem dla Żyda. Ale w tym objawieniu nie ma Greka, nie ma Żyda. Wszyscy ludzie są jednakowi, potrzebujący Zbawiciela i wszyscy potrzebują, żeby nas z ogień przetrawić nasze namiętności, nasze złości, nasze ułomności, abyśmy, gdy przyjdzie, byli do Niego podobni. Bo On przyjdzie w nur i wtedy będzie Królestwo, ale to będzie Królestwo Mesjańskie, w którym Jezus będzie panował razem ze swoimi braćmi i siostrami, tymi, którzy przeszli przez ogień, przez wodę i przez ogień, którzy są do Niego podobni. Dlatego starajmy się, bracia i siostry, nie być znalezieni w stanie nieprzetworzonym. Poddawajmy nasze życie i nasze ciała pod posłuszeństwo Ewangelii. Starajmy się służyć Bogu, ale przede wszystkim starajmy się znaleźć to najwłaściwsze miejsce, które znalazła jedna z niewiast, Marta czy Maria, nie pamiętam, która z nich, że usiadła u stóp Jezusa i pozwoliła Jemu samemu się uczyć. Ci dwaj drodzy do Damaszku też dlatego otrzymali chrzest ogniem, że pozwolili Jezusowi do siebie mówić. I to samo Saul w drodze do Damaszku uzyskał chrzest ogniem, bo do niego przemówił sam osobiście Pan Jezus Chrystus. Nie kto inny, nie żaden dodatkowy inny prorok. On osobiście. My potrzebujemy osobistego spotkania się z Bogiem. Osobistego. Ponieważ to, co się przydarzyło Mojżeszowi, to, co przydarzyło się Pawłowi, to musi przydarzyć się nam, jeżeli chcemy mieć chrzest ogniem. Dlatego niewątpliwie, bo bez tego nie osiągniemy chrzestu ogniem. Chrzest ogniem się pojawia tylko wówczas, kiedy spotykamy się osobiście z Jezusem Chrystusem. Po to On chrzci Duchem Świętym i ogniem. Nie ma pośredników, gdy chodzi o jednego, a jeden jest Bóg. Bóg chrzci Duchem Świętym i ogniem. Bóg, bo Bóg jest Duchem, chrzci samą sobą i swoim działaniem. Ogień to jest moc Boża, która z nas przenicowuje na podobieństwo Syna Bożego. Dlatego my nie możemy poprzestać nawet na dobrym słowie, nawet na umysłowym poznaniu. To jest jeszcze nic. Paweł miał fantastyczne poznanie. Był w świetnej religii, wykształconym przez najlepszego nauczyciela żydowskiego, Gamileja. A jednak w obliczu spotkania się z ogniem powiedział: wszystko uznałem za śmiecie. Nie znaczy, że on wtedy z wiedzą się nie posługiwał, ale uznał, że o wiele ważniejsze od wiedzy jest to, co Bóg uczynił w jego wnętrzu, że go przepalił, przenicował, przepuścił przez ogień. Wszyscy musimy przejść przez ogień. Jeżeli nie przejdziemy przez ogień, nie mamy chrztu, bo to jest etap. To jest, nie jest jednorazowe nawet przeżycie, to jest proces wypalania.
U jednych trwa dłużej, u innych krócej, ale u każdego musi być taki sam. Bo jeżeli nie spotkamy się z Jezusem i On nie przepali naszych serc, to byle demon nas pobije. Tak jak pobił synów Sewy. Powiemy, zwiastujemy Jezusa, o którym czytaliśmy u brata Pawła. I demon nas nakopi i powie, Jezusa znam, Pawła też, a wy co za jedni. Ten Jezus Chrystus, ten Bóg objawiony w ciele, ten Duch, który już w tej chwili jest, musi nas napełnić, przepalić, wypalić, wtedy będziemy z obfitości mówić i wtedy z wnętrza nas popłyną rzeki wody żywej ku żywotowi, dla innych i dla nas. Bo ten, kto pomaga innym, dobrze czyni duszy swoje, nie tylko innym, głównie dobrze sobie czyni. Ale nie można komuś pomóc, jak samemu jest się w upadku. Więc trzeba wstać. Wstań, który wołasz o zajaśnienie nad tobą, Chrystus. Więc my, miejsce Jezusa Chrystusa, poselstwo sprawujemy. Prosimy ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Ale w miejsce Jezusa Chrystusa możemy być tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus mieszka w nas. Bo nie możemy zwiastować Jezusa, którego sami nie mamy. Bo będziemy tak, jak ci synowie chcemy. A więc módlmy się o chrzest ogniem. O tą gorliwość. Ale ta modlitwa jest czynną modlitwą, jest działaniem. Modlimy się o chrzest ogniem wówczas, kiedy czytamy i karmimy się Słowem. Tak jak wczoraj mówiłem i powtórzę. Wykonujemy wolę Bożą, to nas napełnia, to nas przenicowuje, to nas zmienia, bo nadzieja, którą w Nim pokładamy, oczyszcza nas. Przechodzimy wtedy z poznania w poznanie, z chwały w chwałę, nie zostajemy tacy sami. Słowo Boże, jeżeli do nas trafi, rozpali nas, nie zostawi nas takimi samymi. Jest niemożliwe, żeby nie wykonało pracy, do której zostało posłane. Słowo moje nie wraca precz, ale wykonuje pracę, do której zostało wysłane. Więc apostoł miał prawo powiedzieć, za mną idzie ten, to Jan Chrzciciel, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Duchem Świętym i ogniem. Namaszczenie Bożym i przeżyciem Bożym. Ogniem wiary. Tym nas chrzci. I teraz pytanie, dlaczego tak nie wiemy, odrzuceni byle jacy głosimy, bo nie możemy tego czynić. Ten ogień nas pali, te pragnienie nas męczy i jedyna woda, którą jest Słowo Boże, może nas ugasić. Ale ona ma to do siebie, że ona nas jeszcze bardziej nakręca. Trochę gasi, a i nakręca. I gasi, i nakręca. I gasi, i nakręca. Aż do końca. Błogosławiony mąż, którego zastanie Pan, gdy będzie wykonywał pracę. Czy on przyjdzie dziś w nocy? Czy przyjdzie na zachwycenie? Czy na sąd ma nas zastać przy wykonywaniu swojej pracy? Przy służeniu Bogu, dzieleniu się nadzieją, którą w Nim pokładamy. Bo nadzieja, którą w Nim pokładamy, oczyszcza nas. I dzięki tej nadziei nie jesteśmy już tacy sami. Chociaż na ogół ludzie widzą dawnych grzeszników. I nawet się dziwią, że nie gromadzimy się z nimi na różnych rozpustach czy biesiadach, jak mieliśmy kiedyś zwyczaju. Ale my nie dlatego się nie zbieramy, że my jesteśmy lepsi, tylko dlatego, że nie mamy już na to czasu. Bo jak służymy Bogu, to nie mamy czasu na nic innego. Wykonujemy to, co trzeba, żeby przeżyć cieleśnie, a oprócz tego to goni nas ta nadzieja, żeby komuś coś zaświadczyć, żeby komuś coś powiedzieć, żeby z kimś się spotkać, żeby do kogokolwiek się zwrócić i pokazać, jak wielkim i wspaniałym Bogiem jest Pan Jezus Chrystus. Bo On jest Bogiem objawionym w ciele. On jest Mesjaszem. On jest tym, przez którego jest zgładzenie grzechów. I to zgładzenie grzechów my ludziom zwiastujemy. Nie musisz cierpieć, nie musisz umierać, nie musisz być prześladowany, nie musisz być dokopany przez życie. Możesz w tym życiu, nawet w tych problemach, nawet w tych kłopotach, które masz, być zwycięzcą. Bo zwycięstwo w Jezusie to jest wiara nasza, która raz na zawsze przekazanym świętym powoduje, że nawet na krzyżu, nawet na stosie wierzący wierzy i ufa Bogu, choć jego ciało niszczeją, on ufa, bo nie tylko w tym życiu pokłada nadzieję Bogu. Takiego ognia wiary nam trzeba. Taki mieli wszyscy męczennicy.
Wszyscy reformatorzy, którzy oddali życie na wiarę. I takim powinniśmy mieć. Tu, w tym świecie, w którym miłość ziemnie, grzech się rozmraża. Jedyne, co nas może utrzymać przy Bogu, to chrzest ogniem. Ogień wiary w nas. Niech was Bóg błogosławi.